Carpe Diem. Czyli państwo, rząd będzie teraz produkował... Że ta gruba F-ka, nie? Mogę się tylko domyślać, że myślą w ten sposób, że skoro polskie firmy doskonale sobie radzą bez pomocy państwa, to państwo też chciałoby coś puszczać dla swojego portu. Ten olejek z sosy sobie dzisiaj pan głośna sesja Rady Zarządzającej, że pomimo ciała miękkiego, ona jest w sumie kruchą kobietą, skoro tyle ma ciała i może szybko umrzeć. Ja mówię, co i ty drugiej osobie życzysz? Pani prezydent Anna Gronkiewicz-Waltz, może ona tej Kryśce nie życzy, ale komentuje. Polityk, kto by przychodził tutaj do polityki, kto by obowiązywał wysokie standardy? Prawda jest taka, że mamy bardzo negatywną selekcję. Natomiast Kukiz 15 jest jedyna siła, która od niedawna jest na polskiej scenie politycznej, a na początku powtarzaliśmy, że tak zwana dzika reprywatyzacja to są przekręty na skalę miliardową i są odpowiedzialne za nie wszystkie siły polityczne w 1989 roku, które nie uchwaliły kompleksowej ustawy o reprywatyzacji. Także postulujemy powołanie komisji śledczej do spraw reprywatyzacji, ale nie w Warszawie, tylko w całej Polsce od 1989 roku. Chcieliśmy naświetlić te mechanizmy, które pozwoliły na uwłaszczenie się na mieniu zagrabionym przez komunistów, osobom związanym ze wszystkimi ekipami po 1989 roku, a w tych procedurach pośredniczyły mafie prawniczo-urzędnicze, natrudniące się właśnie skupowaniem roszczeń, wyrzucaniem ludzi na dróg, zyskiwanych kamienic i olbrzymich pieniędzy. Mówi pan o swoich przekonaniach, czy ma to w ręku dowodów? Łatwo powiedzieć, mafia urzędniczo-prawna. Będzie to jeden urzędnik, znał adwokata, no i mamy całą mafię. Mamy niewiele czasu, panie redaktorze, więc trochę upraszczam, natomiast to jest to sprawa, którą badałem 5 lat, pisałem doktorat o reprywatyzacji w Polsce i w Czechach. Polska się tym różni od Czechach, że w Czechach zwrócono na bardzo dużą skalę własność zagrabioną przez komunistów. A w Polsce mamy tak zwaną pełzającą reprywatyzację, czyli na gruncie tych regulacji, które w bardzo dużym stopniu ciągną się od kilkudziesięciu lat, zamiast na gruncie kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej, która dałaby częściowe odszkodowanie byłym właścicielom, a jednocześnie uniemożliwiałaby te przekręty, czyli pewne skupowanie roszczeń i wyrzucanie lokatorów na bruk. I to jest dla prawników wiedza oczywista, to o czym ja mówię, czyli funkcjonowanie tych mafii reprywatyzacyjnych. No i bardzo bym chciał, żeby Polacy się dowiedzieli, że tolerowali to politycy wszystkich opcji. Ostatnie 11 lat mamy rządy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i ani jedna, ani druga siła, chociaż większa odpowiedzialność ciąży na Platformie Obywatelskiej, najwyraźniej nie była zainteresowana, żeby ukrócić te przekręty. Macie już jakiegoś kandydata na prezydenta Warszawy? No na pewno wystawimy kandydata, natomiast to nie jest jeszcze ta chwila, żeby go ogłaszać. No i mamy nadzieję, że to będzie kandydat, który trochę odmieni charakter polityki warszawskiej, dlatego że ona była bardzo upartyjniona przez ostatnie 27 lat i niewiele miała wspólnego z interesem mieszkańców Warszawy. Proszę zauważyć na przykład ostatnio, że też wyszło przy okazji Igrzysk Olimpijskich kwestia ruiny i co się dzieje w momencie, jak to wyszło? Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska przerzucają się odpowiedzialności, prawda? Kto powinien się tym zająć? A zrujnowany stadion w stolicy 40-milionowego narodu. Przecież nie 40, no już nie ma. Wszystko zaczęło schodzić na psy. I jeszcze pan pozwoli, że tej mafii, ja powiem, do kogoś, zapytam, kogo Krysia zna, że tego, lata 2005-2007 przekonaniu, że za profity zostanie układ, to układu nie udało się nigdy wytropić. Wyszło na to, że chodzi o kilkaset grupek ludzi, którzy tak sobie samodzielnie działają, rękę myje, na to mafię, a to Polska właśnie. Nie będzie tak samo z tą reprywatyzacją w Warszawie, będziemy szukać mafii jednej czy drugiej, rozwiązanej ośmiernicy, ale będzie głosu pod paru. Ale ona całkiem nie musiała myśleć o tobie, ona mogła myśleć jeszcze o kimś, kogo ona tam załatwia. Układ, którego Prawo i Sprawiedliwość poszukiwało w latach 2005-2007, nie istnieje. Ja się boję, że Prawo i Sprawiedliwość również teraz źle podchodzi do sprawy. To znaczy, oni chcą ścigać. A ty myślałeś, że poza twoimi plecami ta Jaćka Grabowska, to co ona wyprawia? Co ona gada? Przyczyną
ja, ale słuchaj, jako odprawia jednej osoby z drugiej osoby. Policja nie wyluje do trzeciej, tylko z tego powodu, że to znaczy, że i tak kółeczko nie poszedł, boję się znaleźć ten temat. Właśnie, że to i tak dojdzie, to jest dlatego, że boję się, że ludzie będą się sprzeciwiali na przyznawaniu odszkodowań prawowitym właścicielom. Natomiast trzeba widzieć konsekwencje. Konsekwencją jest to, że uwłaszczają się osoby, które nie mają żadnych praw własności. Uwłaszczają się na rzeczy, które mają małżonka w ratuszu warszawskim, które się okazało. I dopóki prawda, nie uporządkujemy tych stosunków własnościowych, to tak dalej będzie się działo. Dzięki temu zaszczędziliśmy 50-60 miliardów złotych. Ja myślę, że nic nie zaszczędziliśmy. Ja nie trzeba płacić było odszkodowanie. Po prostu wzięli jakieś budynki, przykra sprawa. Odszkodowania państwo i samorządy płacą, prawda? Płacą na gruncie orzeczeń sądowych, natomiast płacą nie tym osobom, którym by wypadało. I jednocześnie to rodzi olbrzymie koszty społeczne, dlatego że te osoby, które się trudniły tym biznesem reprywatyzacyjnym, to w taki sposób brutalny lokatorów, wyrzucając ich do tego, jest lojalny, zamordowany. Normalnej kobiecie, normalnej kobiecie. A mówię, a ty tą rękę chciałaś nas odejść. Tak. Chciałaś nas skłócić. Pan przy tobie to byli mordacze. I tak dalej, i tak dalej. Uważa pan, że wchodzimy w rosyjską grę. Podenerwowani naszymi ludobójczymi, naszym ludobójczym słownikiem Ukraińcy wypominają z kolei Polskę. Także możesz tam na ten komisariat iść, że już ten facet z nożami tu nie przyjdzie, ale jeszcze ta Grabowska tu zakłóca spokój. I proszę ją usunąć, czy przyczynić się do tego, żeby potem bloku nie chodziła i już tak chodzi. Nie, no, ona nie chodzi. No, jakby wiesz. Tam. Roku. I my po prostu uważamy, że stosunki, dobre stosunki z Ukrainą należy budować na prawdzie. I takie krygowanie się tych wszystkich... Ale potem, jak już ta Krysia odejdzie... No to jak Krysia wróci, no to Krysia podejmie decyzję. Przed tym, żeby mówić prawdę... Ale już jak ta Krysia odejdzie na tamten świat, to żeby ona już... Ta Jadwiga Grabowska już tam po tym bloku, żeby nie chodziła. O to chodzi. Ona nie ma prawa wyzdrowić. Kolejne ekipy w Polsce po prostu. Niech ona wyzdrowieje, ja jej nie znam, ale ja już teraz na odległość, jak gdyby co, żeby ta Jaśka tam się nie panoszyła. Ośrodka Studiów Wschodnich, które zasadniczo... Bo ta Kryśka nie ma mieszkania własnościowego, tak jak my tu u Janka mamy, prawda? Wymieniają się troszeczkę ekipy oligarchów, natomiast to nie jest sprawa demokracji. Co to są za pieniądze, jeśli to mieszkanie na 25 metrów mnożymy sobie do 7 czy 8 tysięcy? No zdawać sprawę, powinniśmy walczyć o nasze interesy. No nie może być tak, że my udzielamy linii kredytowej. A słuchaj, a może to dać komuś znać, jak ona, czy to ona jakieś korzyści miałaby, tak? Gdyby ktoś tak zapłacił te 17 tysięcy. Nie chcę byle komu, poza tym to nie jest tego 17, ona ma jakieś patetyczne zrozumienie. Nie dostaje pensji, chce z tego mieć parę groszy, to po 30 tysięcy. No. Panie redaktorze, to jest po prostu prawda. To jest prawda, która była przykrywana, prawda? Takimi prawda, argumentami, że... No ale ty byś nie miała 30 tysięcy. Złożył, że to prawda, trzeba widzieć w kontekście Rosji jeszcze, w związku z tym prawda, nie mówmy prawdy. No i ta Jaćka dlatego tam walczy, bo ona tej twojej Olki nie zna, a nienawidzi. Ale ona nawet nie wie o tej opcji, bo ja nie mówię. Powiedział się za. Ona nie wie i ciebie nie zna i tak dalej. Ja jej tego nie powiem, ona czuje, że jest jakaś kontra, ale nie wie. Dziękuję bardzo. Radia Tok FM. Co tu się stało? Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. To w takim razie, wiesz, niech ona żyje, niech ona oczywiście powie, nie żyje. Ja, Maciej Zakrocki, moja nie żyje, kto to komu chce? Ona tyle przeżyła. Naprawdę, takiego miała pecha. No, niech
Reklama. Ale jakiego pecha? Jakiego pecha, że w zeszłym roku poszła nagle na komputer. Źle jest diagnozować, miała domkniak w laptopa, ale że mi od roku. Nie do końca wylecili. Czyli możesz ich sądzić za błąd lekarskich testów. Nawet potwierdzone w karcie informacyjnej wypisów z oddziału chirurgicznego na 600 czarno na miarę. A to tylko początek. Do zakupu dostaniesz kolejny produkt od gazet oraz szansę na wygranie aż 5000 zł na dowolne studia dla dziecka. Teraz nikt nie rozpoczyna tego zapalenia, jak już uważaj. iSpot Apple Premium Reseller for people of tomorrow. Uwaga! 50% rabatu na wyprawkę szkolną w Biedronce. To jest ostatni dzwonek dla tych, którzy czekali do 1 września. Kup przybory szkolne za 59 zł. Czyli, że ten szpital grochowski taki lewy jest. A kto chodzi na grenadierów do tej umieralni? Puknijcie się ludzie, no przecież na własne życzenie się, nie wiem, na części chcecie być dawcami organów. No tam w tym pogotowiu, na dyżurze, to takie niemiłe te babki w sumie są. No więc wiesz, no przecież ile razy te pogotowie, wszyscy już byli umordowani tym. Jest, część ludzi to w ogóle nie wierzyła, że ją boli. Myśleli, że ona symuluje. Ja mówię, no nie da się, jak ona tak wyje. No wiesz. Bo tego to się nie da oszukać. Żeby chodziła do pracy, to by symulowała, a tak chodzi ona. A przecież jak ona w ogóle nie chodziła. No. Ona się taki malutki, taki stołeczek, taki maciupeńki, taki bierze, taki malutki, o, niziutki. To ona raz dziennie tym stołeczek, suwając ten stołeczek, to aż, słuchaj, teraz się serce krajało, wyjąc. No tak samo jak ta Jadwiga. Ona na tym weszła, a w Anglo-Ameryce, Białystok. No normalnie. Ile tych sytuacji jest? No właśnie, a ta krowa się przyjdziła. Czwartek, 1 września, minęła 8. 1 września. Że ona tego nie wleje, bo ona ma tak. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. Można pozwolić na powrót imperialnych ambicji w Europie, mówił prezydent Andrzej Duda podczas porannych uroczystości na Westerplatte. Dziś 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Na pewno przyjdzie leków dla seniorów. Dziś wchodzi w życie program 75+. Za chwilę sprawdzimy, jakie najbardziej popularne lekarstwa znalazły się na liście. Reżyser Jerzy Skolimowski nagrodzony w Wenecji Złotym Lwem za całokształt twórczości. Zaczynamy od uroczystości 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obchodach na Westerplatte wzięli udział prezydent, premier, marszałek senatu i minister obrony. Na Westerplatte był też reporter TOK FM Paweł Radzewicz. We wszystkich przemówieniach było miejsce na uhonorowanie bohaterów, którzy bronili Westerplatte przed dużo silniejszym wrogiem. Słowa prezydenta Andrzeja Dudy odnosiły się także do teraźniejszości. Nie można pozwolić, aby wracały w Europie ambicje i działania o charakterze imperialnym. Nie można się godzić na łamanie praw międzynarodowego. Nie można przymykać oka na odbieranie innym wolności i przesuwanie siłą granic Europy. Uroczystości zakończył tradycyjnie apel pamięci. Pierwszy raz obok poległych w walkach o ojczyznę pojawiły się nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej. Ich wymienianiu poświęcono 1/3 apelu. Z Westerplatte Paweł Radzewicz, TOK FM. Ponad 1000 darmowych leków dla seniorów. Warunek muszą mieć ukończone 75 lat. Dziś wchodzi w życie sztandarowy projekt Ministerstwa Zdrowia. Z nami ponownie Michał Janczule. Dzień dobry. Powiedz, jakie leki znalazły się w wykazie specyfików dostępnych bez opłat? No to jest ponad 1000 różnych leków, które zawierają 68 różnych substancji czynnych. Eksperci oceniają, że lista jest skonstruowana dobrze i uwzględnia potrzeby tych najstarszych, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Na tym wykazie są preparaty, które odnoszą się do wszystkich jednostek chorobowych, które dotykają osób starszych, czyli nadciśnienie, i miażdżyca, i hipercholesterolemia, i depresja. To jest dobra lista na dzień dzisiejszy. Są też na przykład nowoczesne insuliny, drogie leki przeciwzakrzepowe i tu właśnie pojawia się problem, bo wiele z nich od dawna to są łakomym kąskiem dla osób wywożących leki z kraju. Już teraz mamy kłopoty z kupieniem preparatów, leków do aptek. Dodajmy, że sam minister szacuje, że 20% osób nie wykupywało leków ze względu na cenę. Teraz ta bariera znika, czyli można zakładać, że ewentualny problem z dostępem będzie jeszcze większy, ale trzeba zaczekać, jak to będzie wyglądać w praktyce. Na koniec jeszcze kilka ważnych informacji dla pacjentów. Po pierwsze, literkę S na recepcie, a co za tym idzie, darmowe leki otrzymają tylko osoby, które ukończyły już 75 lat, a więc recepta musi być wystawiona najwcześniej w dniu 75 urodzin. Druga ważna sprawa, recepty wystawione w sierpniu nie uprawniają do darmowych leków. Ustawa zaczyna działać dziś,
dzisiaj, a więc cały system rusza dopiero teraz. Dziękujemy, z nami był Michał Jęczura. Ostatni rocznik uczniów rozpoczyna dziś naukę w gimnazjach. W przyszłym roku dzisiejsi szóstoklasiści pójdą do siódmej klasy szkoły podstawowej. Organizacja nowego systemu edukacji spadnie na barki samorządów. Jak informuje reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska, na razie wszyscy czekają na specustawę, która ma być gotowa w drugiej połowie września. Urzędnicy liczą, że dokument doprecyzuje harmonogram i sposób wprowadzania zmian. Na razie wiadomo tylko, że zmienią się obwody szkół i potrzebne będą remonty, przyznaje dyrektorka Wydziału Edukacji Bydgoskiego Ratusza Elżbieta Wiewióra. Jeżeli powstanie szkoła podstawowa w budynku, w którym jest gimnazjum, no to wiemy, że będziemy musieli dostosować dla najmłodszych uczniów i odwrotnie w szkołach podstawowych też chociażby wyposażenie w stosowne meble. Problemem będzie też praca dla nauczycieli gimnazjów. Mamy 270 etatów, na których pracują nauczyciele uczący w trzeciej klasie gimnazjum, a ten jeden rok nam wypadnie. Urzędnicy narzekają, że na wprowadzenie zmian jest bardzo mało czasu i obawiają się, że najbardziej ucierpią na tym dzieci. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Dziś specjalne posiedzenie Warszawskiej Rady Miasta w sprawie reprywatyzacji. O jej zwołanie zabiegała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która podczas dyskusji chce oczyścić się ze stawianych jej zarzutów. Roch Kowalski. Prezydent przekonuje, że będzie chciała udowodnić, że odpowiedzialność za nieprawidłowości przy reprywatyzacji ponoszą wszystkie ekipy rządzące stolicą od 1990 roku. Tylko nie ona. Chcemy też pokazać, że proces reprywatyzacji trwa już 27 lat, że były kolejne zaniechania parlamentów i rządów. Gronkiewicz-Waltz opowie też, w jaki sposób miasto starało się chronić lokatorów spornych kamienic. Prezydent chce też, aby Rada na dzisiejszym posiedzeniu powołała specjalną komisję, która wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące procesów reprywatyzacyjnych. Roch Kowalski, TOK FM. Złoty lew za całokształt twórczości dla Jerzego Skolimowskiego. Statuetkę polskiemu reżyserowi wręczył podczas ceremonii otwarcia festiwalu w Wenecji Jeremy Irons, za głównej roli w filmie Fucha z 1982 roku. Jestem szczęśliwy, mogąc wręczyć mojemu przyjacielowi Jerzemu tę zasłużoną nagrodę. Później głos zabrał sam laureat. Muszę nakręcić jeszcze kilka filmów, by udowodnić innym i sobie, że faktycznie zasługuję na tę nagrodę. Lepiej, żeby były one dobre, bo inaczej pewnie zechcecie odebrać mi to wyróżnienie. Mieszkanie Janka Wittgenstein. To są trzy sklepy, to już jeden. Ty będziesz kręciła swoje teksty, a na siłkowności. Za całokształt twórczości dwóch artystów, oprócz Jerzego Skolimowskiego, nagroda otrzymał tutaj z tego, co najważniejszą rzeczą. Dobrze, ale zasłużony na prezydenta Brazylii po odwołaniu przez Senat Dilma Rousseff, 75-letni polityk będzie stał na czele państwa przez ponad 2 lata do wyborów w 2018 roku. Temer winą za złą kondycję gospodarczą kraju obarczył swoją poprzedniczkę. Zapowiedział też ograniczenie wydatków z budżetu. Kraj pogrążony jest w kryzysie gospodarczym. Blisko 12 milionów obywateli nie ma pracy. Zrobię wszystko, aby przywrócić siłę naszej gospodarce, żeby Brazylia wróciła na właściwe tory. Musimy pokazać, że w tym kraju nadal można pokładać nadzieję. Nowe brazylijskie władze zaczęły od odwołania swojego ambasadora z Wenezueli, to przez wsparcie, jakie Caracas okazywało Dilmie Rousseff podczas procedury impeachmentu. Z tego samego powodu Brazylia nie ma też od wczoraj ambasadorów w Ekwadorze i Boliwii. Pogoda. Zapowiada się pogodny i słoneczny dzień, tylko nad morzem niewykluczone, że pojawi się więcej chmur, z których może spaść słaby deszcz. Termometry w ciągu dnia pokażą 24 stopnie w Gdańsku i Zakopanem, 26 w Warszawie, Poznaniu i Łodzi, 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Eliza Olczyk wprost. Dzień dobry. Renata Kim Newsweek. Dzień dobry. Rafał Woś Polityka. Dzień dobry. Co oznacza, że rozpoczynamy turę komentarzy w poranku Radia TOK FM. Najlepiej by było, gdybyście szybko skomentowali wyniki dzisiejszej sesji Rady Miasta Warszawa. Panie redaktorze, no jak tak można żartować z poważnych ludzi? Tam radni się zabiorą na sesji. Będą radzili o poważnych sprawach, czyli o reprywatyzacji. A pan tutaj sobie takie jaja urządza za przeproszeniem. Słuchajcie, to będą radzili. Jak rozumiem, Hanna Gronkiewicz-Waltz ma przedstawić informacje na temat reprywatyzacji. Ale ci Żydzi też dużo mówią, ofer, które i oni wcale jej nie lubią, jakby tej Gronkiewicz. I ma się odbyć dyskusja.
dają tu powiedzieć coś, ale mówią, ile błędów zrobiła. Teoretycznie rzecz biorąc, mogłoby tak być, jak mówicie, że będzie wielka, gorączkowa dyskusja nad tym, co się stało złego w Warszawie, że tyle budynków wymknęło nam się z rąk. No ale nie jest odrobinkę bardziej prawdopodobny wariant, że po prostu, jakby tu powiedzieć niekolokwialnie, PiS będzie przedstawiać liczne zarzuty wobec rządów PO, a PO będzie przypominać czasy rządów PiSu? I, no, tyle, ale... i tyle? Będziesz miał tej debaty? Tam mało jest do przypominania, więc może mogą radni Platformy nie wypełnić całego czasu im. A w pokoju 96, przed 4 miesiące w roku 2006 zasiadał, mianowany jeszcze przez Lecha Kaczyńskiego urzędnik, który bardzo często spóźniał się do pracy, a teraz jest wicedyrektorem, czegoś tam zamienia PiS. Przypadek? Nie sądzę! I taka będzie to dyskusja? Tak, ale pytałeś, pytanie, które nam zadałeś, dotyczyło wyników, no więc wyników żadnych nie będzie, oprócz tego, że będziemy świadkami kilkugodzinnej jatki pokazywanej w internecie, bo sesje Rady Miasta Warszawy są transmitowane. Hanna Gronkiewicz-Balcki powtórzy wszystkie argumenty, które zostały już ujawnione w tak zwanej Białej Księdze dotyczącej reprywatyzacji, a PiS będzie mówił, że dochodziło do niegodziwości, do zaniedbań, że Hanna Gronkiewicz-Balcki ponosi odpowiedzialność polityczną, że powinna zawiesić członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Być może pojawią się i złożyć dymisję. Być może pojawią się któreś z postulatów, o których głośno było w ratuszy już kilka tygodni temu, mianowicie, że zostanie wprowadzony komisarz do ratusza. Najpierw trzeba odwołać prezydenta, żeby wprowadzić komisarza. Odwrotnie się nie da. Więc dopóki być może pani Gronkiewicz-Walc siedzi w fotelu prezydenta, być może jakiś krewki radny zacznie krzyczeć, że należy skrócić kadencję rady. No, możliwości jest tysiąc. Na pewno będzie to jatka polityczna, w której PiS zrobi wszystko, żeby przenieść winę wyłącznie z ratusza, także na całą Platformę Obywatelską i pokazać, że to jest partia zepsuta, zgniła i przyzwalała na to, co się działo w ratuszu w sprawie reprywatyzacji. Ja akurat jestem wielkim zwolennikiem upolitycznienia sprawy warszawskiej, bo ja mam dość tej sytuacji, w której w Warszawie jest olbrzymi problem z reprywatyzacją, z dziką reprywatyzacją, z takim utrzymywaniem stanu chaosu prawnego, który rodzi jedną niesprawiedliwość za drugą, ale ilekroć ktoś próbuje to postawić, powiedzieć, no ale przecież żyjemy w demokratycznym państwie i takie sprawy powinny być przez polityków jakoś załatwione, lub przynajmniej łagodzone, no to jest argument, no nie, no to reprywatyzacja trudna sprawa, nic się nie da zrobić, materia skomplikowana, nie ma winnych. No ja jestem za tym, żeby jednak przypisać winę, żeby pokazać mechanizmy, jakby kiedy to się stało i tego oczekujemy od polityków, no. Hanna Gronkiewicz-Walc, mówiłem o tym już tydzień temu, jest prezydentem Warszawy od bardzo dawna. W tym samym czasie, przez prawie cały ten okres, była wiceprzewodniczącą partii, która rządziła w Polsce. Gdyby w roku 2011, kiedy już było wiadomo, mniej więcej mieliśmy tę samą wiedzę, którą dziś. Dobry. Także widzisz o firmę. Gronkiewicz mogłaby się ustawiać w roli obrońcy polskiej demokracji, ostatniego sprawiedliwego, obrońcy przed straszliwymi rządami. Ale to byłaby dość to uprawniona obrona. Nie, 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 no to już się zaczęło. Już mieliśmy pani prezydent pomyliła, że ona właśnie przedstawiała się, ja będę następną Barbarą Blidą, już po mnie idą i tak dalej. Ona powiedziała, że teksty są w stopu. Ja zachowam się teraz jak Hanna Gronkiewicz-Walc, bo jako menadżer tylko rozpoczynam i kończę kolejne tury komentarzy. Jako król. Teraz właśnie kończę tury. Poranek Radia TOK FM. TKG. Rehabilitacja, czyli sprzęt. Pan mówi, proszę panie, oni potrzebują kasę na sprzęt najnowszej generacji. No. Mówi, proszę pana, to co bez tego prawie to weszła. No. I jesteśmy do usług. Super fundusze.
słuchaj w każdy poniedziałek po 12.40. Program jest współfinansowany ze środków Unii. Dwa lata temu potrzebowali 8 milionów. 8 milionów złotych na nowy plon. Skandynawski. W sklepach Rossmann wszyscy wiedzą, że są miejskie. Dowodem jest nowa cena ekstrażelu, który teraz można kupić za jedyne 7,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Reklama. W biurze, bo to już było przed piątką. Przypomniałam się, one mnie pamiętają. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ja przedziałam, nie wiem, może mi się poznawiło, ale na informacje TOK FM. 8.20, Filip Kekusz, zapraszam. Rodzina Polaka zabitego w brytyjskim Harlow otrzyma wsparcie polskich władz. Zapowiada to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O sprawie z szefem brytyjskiej dyplomacji Borysem Johnsonem ma rozmawiać minister Witold Waszczykowski. Hitler się tworzy, podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tak zwany podatek handlowy. Rząd zakłada, że w przyszłym roku danina przyniesie budżetowi 1,6 mld złotych wpływów. Kontrowersje wokół reprywatyzacji będzie poświęcona nadzwyczajna sesja Rady Warszawy zaplanowana na 10.16. Podczas prezes stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz ma przedstawić szczegóły dotyczące zwrotów nieruchomości w Warszawie w ostatnich 26 latach. Na posiedzeniu ma zostać powołana komisja, która zbada, jak wyglądały procedury. A jak człowiek pada w szał, to wtedy wszystko idzie. Jego nacjonalizm. Maszyna wystartowała z Florydy. To jest krok w procesie normalizacji stosunków między obu krajami. U Moherowych wtedy jest wszystko. Ja tu przeraziłam się, jak na tą policję oni to z 11 listopada z kamieniami. Kamil Kapiński, zapraszam. W drugiej rundzie tenisowego US Open nie brakowało sensacji zarówno męskim, jak i kobiecym turnieju. Zawiodła listopada. Garbinie Muguruza. Rozstawiona z numerem trzecim Hiszpanka przegrała 5-7-4-6 z Jakubą Anastasiją Sewastową, która zajmuje dopiero 48 miejsce w światowym rankingu. Do panów to zdecydowanie poniżej oczekiwań wypadł Miloš Raonic. Kanadyjczyk uległ 7-6-5-7-5-7-1-6 kwalifikantowi z Ameryki, Rejanowi Harrisonowi. Dziś na nowojorskim korcie znowu zobaczymy Agnieszkę Radwańską. Polka zagra w drugiej rundzie z Lani Brown. Dla Krakowianki będzie to pierwsze starcie w karierze 26-letnią Brytyjką. Nasza zawodniczka jest faworytką, ale musi uważać na rywalkę, która mierzy prawie 1,90 m, a co za tym idzie, dysponuje mocnym serwisem. Mówi redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub Adam Romer. Tak. Niewątpliwie ten element właśnie jakby niewiadomej w kobiecym tenisie jest dużo większy niż w tenisie męskim. Zawsze musimy się liczyć z tym, że coś tam się może nieoczekiwanego wydarzyć i szkodzić w tym kolejnym zwycięstwie. Ja jednak wierzę głęboko w to, że Agnieszka tutaj tym doświadczeniem bije na głowę większość rywalek i na tym trzeba głównie bazować. Spotkanie Radwańskiej powinno rozpocząć się około 19 naszego czasu. Jedna z najlepszych polskich tenisistek XXI wieku zakończyła karierę. Znana głównie z występów w deblu, Klaudia Jans-Ignacik powiedziała pas w wieku 32 lat. Jej największym sukcesem w karierze była wygrana w turnieju WTA w Montrealu, w którym triumfowała w parze z Kristiną Mladenowicz. Polscy hokeiści rozpoczynają dziś w Mińsku batalię o awans do Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku. O 14.00 biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią, a w kolejnych dniach zagrają jeszcze z Białorusią oraz z Danią. Wszystkie te drużyny są notowane wyżej od naszej. Żeby wywalczyć przepustkę do Pjongczang, podopieczni Jacka Płachty muszą wygrać białoruski turniej. Pogoda. Czwartek będzie słoneczny, niemal bezchmurne niebo na Mazowszu i wschodzie kraju, ale przejaśnienia we wszystkich regionach. Mocniej zachmurzy się i przelotnie popada jedynie na wybrzeżu. Termometry pokażą od 23 do 27 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Eliza Olczyk, Renata Kim, Rafał Woś. Coś taka mała dogrywka, a powiedziałbym warszawska reprywatyzacyjna, bo dzisiaj czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, że Warszawa odmawia zawierania umów reprywatyzacyjnych, również z tymi właścicielami, którym już przyznano zwrot nieruchomości. I tak w wielkim skrócie, nieco wykrzywiając zresztą sens artykułu, powiem o co chodzi, że przecież wiele osób
przez wiele czasem lat, racji 20, zabiegało o zwrot nieruchomości prawnie i wcale nie są 138-letnimi rzekowymi spadkobiercami reprezentowanymi przez, przez adwokata z Nowego Jorku, tylko no rzeczywiście apteka przepadła i w końcu podziadunie się odbił. I teraz już witał się z gąską, już klucze prawie trzymają w ręku do tej byłej apteki. Ale oczywiście, że nie, bo jest teraz... A ja w teki nie wiem. Dziecko z pompy, najpierw dziennik Gazeta Prawna. No ale znowu, gdybyśmy mieli... Gdyby w roku 2011, już przed wydarzeniem przywołanym, została uchwalona coś w rodzaju małej ustawy reprywatyzacyjnej, to dziś nie mielibyśmy tego problemu. To o to chodzi. Ale nie myślisz, że możliwy jest taki zwrot po prostu psychologiczny, że teraz wszyscy ci, którzy będą ubiegali się o zwrot jakiejś własności kosztem Skarbu Państwa, kosztem miasta, kosztem jakiegoś samorządu czy gminy, będą uważani za... No za ludzi, którzy są umoszczeni w określone układy reprywatyzacyjne. A wobec części z nich to będzie oczywiście teraz... nieprawda. No, ale ktoś, kto będzie chciał przyjąć teraz to mieszkanie, to już będzie podejrzane. Jest uzasadnionym argumentem to, żeby polemizować w ogóle z... Ja mówię o tym, co jest. Ty nie mieszaj. Jest powiedziane, że chce ratusz przejąć na skarb państwa. Czy to jest jakiegoś zadośćuczynienia? Bo można równie dobrze, jestem sobie w stanie wyobrazić, że demokratyczne państwo decyduje... Bo to tak jak było z tym PO, zamiast rządzić, to oni tylko dla ciebie brali, o sobie myśleli. I Szydła mówiła, tylko myślicie o sobie. Decyzja nie została podjęta. Jedyna, która została podjęta w 2000 roku, ustawa reprywatyzacyjna uchwalona przez OWS, została zawetowana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta, i od tej pory nikt już się nigdy więcej nie pokusił uchwalenie takiej ustawy i dlatego uważam, że każdy, kto jest byłym właścicielem, może na drodze sądowej występować o zwrot tej swojej nieruchomości. Wtedy akurat decyzja Aleksandra Kwaśniewskiego była powszechnie uważana za dobrą. Teraz jest człowiek potrzebny uczciwy, a nie zwiedzą. Zbyt miękka. Co ci zwiedzą? On się po to uczył, tę wiedzę zdobywał, żeby oszukiwać. To po to ci ta wiedza. Nie takie rzeczy wygrywały na świecie, ale i tak by nas kosztowało... Przez lata się wykazał, no to przecież o to chodzi. Przez lata się wykazał. Finansowy państwa polskiego niekończących się i Kwaśniewski prawie nie jest wtedy atakowany pod pretekstem wiesz, tej wiedzy oszukiwać dręgu i kłamać. To jest oczywiście ta ustawa zakładała wzrost 10% tylko. No bo co, ludzie, którzy myślą jakiś patent, żeby wynaleźć nakręcenie na oszukiwanie. I to tak jest w świecie. On nie patrzy, szmery bajery, że jak mało, to nie. Tylko żeby dużo, jak najwięcej wyciągnął. I to była jej słabość, uniemożliwiała występowanie z roszczeniami osób, które nie mieszkają na terytorium Polski, czyli de facto faktycznie eliminowała potomków Żydów polskich, którzy wyemigrowali do Stanów i nie mieszkali tutaj, a wyemigrowali, uciekli przed, wiadomo, przed Holokaustem. Więc to oczywiście była słabość, ale Aleksander Kwaśniewski mógł oddać to do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy, gdyby ta ustawa została przyjęta, to tracilibyśmy bez porównania mniej niż tracimy obecnie. W tej chwili sądy nie zwracają 50%, zwracają całość w naturze i jeszcze osoby, które tutaj właśnie skupują roszczenia, wysądzają sobie tak zwaną nawiązkę. To znaczy nawiązka polega na tym, że żądają odszkodowania za bezprawne użytkowanie, czy tam za no, prawne, ale czerpanie korzyści z tychże, nie wiem, kamienic czy gruntów. No to jest po prostu kuriozalna sytuacja. Zresztą tak się zawsze kończy. Jeżeli się zostawia lukę prawną i tworzy się taką mętną wodę do łowienia ryb, taką jaka niestety została stworzona w ratuszu, takie warunki, czyli biuro gospodarki nieruchomościami zostało rozdzielone od biura roszczeń, tak żeby nie było tego przepływu informacji, albo żeby on był utrudniony. Nie było na przykład stanowiska architekta, głównego architekta miasta, który musiałby popatrzeć na to, czy możemy oddać działkę na placu defilat, jako główny architekt miasta. Czyli nie było takiej spersonalizowanej odpowiedzialności po prostu. Rozmyło się odpowiedzialność, rozłożyło na różne urzędy, to efekt jest właśnie taki, jaki jest. No. I tyle, nie ma się co oszukiwać. Nieuchwalenie jakiegoś prawa, a w przypadku ustawy reprywatyzacyjnej, to jest kluczowe, jest zawsze droższe niż uchwalenie go. Różne operacyjne pieniądze. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. No, to jest taki uniwersalny tytuł, ale akurat nie ten został użyty przez redakcję Gazety Wyborczej w analizie Macieja Czarneckiego, wieloletniego korespondenta dziennikarza Gazety Wyborczej w Londynie. Tu jest taka, w skrócie myśl autora, że zabójstwo Polaka
Hiszpanii, które się ostatnio wydarzyło, to bardzo głośne, to ostrzeżenie dla wszystkich, którzy wykorzystują w polityce niechęć wobec obcych. I w konkluzji pisze Maciej Czarnecki tak. Niechęć wobec obcokrajowców nakręca w Polsce już rządowa retoryka antyuchodźca, straszenie muzułmanami, ciche przyzwolenie na działalność grup nawiązujących do faszyzmu. Ile czasu minie, nim dojdzie u nas do podobnej jak w Anglii tragedii. Nie lubią tej Matki Boskiej. Już dochodzi do takich sytuacji. Ja kilka miesięcy temu opowiadałam o informacji od Rzecznika Praw Obywatelskich, z której wynikało, że co najmniej raz na tydzień, a regularnie raz na dwa tygodnie dochodzi w Polsce do pobicia, poturbowania, zrażenia obcokrajowca. I ofiarami padają wszyscy, którzy wyglądają ciut inaczej albo mówią nie po polsku. Coraz częściej ofiarami przemocy są Ukraińcy, nasi bracia podobno. Wynika to także ze statystyk policyjnych. I to jest efekt tego, że od jesieni zeszłego roku, czyli od czasu kampanii wyborczej, straszy się obcymi. Straszyło się wtedy Syryjczykami, którzy akurat szli szeroką ławą do Europy. Ale jak się da przyzwolenie raz na to, żeby bać się obcego i żeby go nie chcieć, to każdy obcy staje się wrogiem. No i mamy taką sytuację, jak mamy. A potem mamy taką sytuację, jak widzieliśmy w zeszłą niedzielę w Gdańsku, kiedy tym obcym jest Komitet Obrony Demokracji i zachęcany od miesięcy przez władze i przez polityków, począwszy od Jarosława Kaczyńskiego, przez prezydenta Andrzeja Dudę, ONR, atakuje i mówi, że nie ma tam miejsca dla członków Komitetu Demokracji, a potem już po wszystkim, jak oni zostają tam pobici na miejscu, to najpierw rzeczniczka klubu parlamentarnego PiS-u, a potem szef MSW mówią, że liderzy KOD-u, członkowie KOD-u nie mają się prawa pojawiać na takich uroczystościach. Co to jest, jak nie wezwanie do tego, żeby bić ludzi, którzy są rzekomo w miejscu nienależącym do nich? No nie mogę inaczej tego skomentować. Uważam, że ksenofobia jest rzeczą okropną i nie wiem, próba wykluczenia kogoś, niezależnie od tego, z jakiej jest organizacji, z uroczystości pogrzebowych, jest dla mnie rzeczą kuriozalną z mszy pogrzebowej. Tu akurat chodzi, że Czarnecki akurat nie pisze jeszcze o sporach polsko-polskich, pisze o sporach polsko-obcych. Ja po prostu zastanawiam się, czy to tak działa, że sieje się wiatr, zbiera burę. Ale oczywiście, że tak. Ale zobacz, w Niemczech masz podpalenia obozów dla uchodźców. Można Niemcom, co chcecie tam zarzucać, ale akurat retoryki antyimigranckiej wśród polityków, no może w ostatnich miesiącach jest tego troszeczkę, nie? Ale troszeczkę, ale w poprzednich latach nie było. Media, edukacja są nastawione bardzo tak pro-tolerancyjnie i na koniec płoną te domy. To jest zasadnicza różnica, bo w Niemczech... To są problemy, jak ktoś nie ma pracy. Realna kwestia olbrzymiej ilości, znaczy zwiększenia się ilości migrantów w kraju, w przestrzeni publicznej właśnie w ciągu ostatniego roku. No, ten, ale też w poprzednich latach dochodziło. No tak, ale jednak od roku półtora to Niemcy są tym miejscem, do którego ciągną setki tysięcy migrantów. I tam rzeczywiście doszło do zmiany, to znaczy o ile zawsze to był kraj wielokulturowy w ostatnich latach, no to będąc rok temu w Berlinie, no to było widać zasadniczą różnicę, że w pewnych częściach miasta rzeczywiście imigrantów i tych takich nowych, nie tych, którzy inaczej, znaczy mają inny kolor skóry, są Niemcami już często z paszportem, tylko napływ nowych migrantów nie znających języka, nie mających jeszcze sieci kontaktów i tak dalej. No realny problem powstał. Więc to jest inna historia niż Polska, która rzeczywiście to retoryka, na jaką zdecydowała się prawica, i to mówię zarówno o PiS-ie, słynne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o tym, że imigranci mogą przynosić choroby, jak i publicystykę prawicową. To znaczy, to jest często haniebne, znaczy takie nakręcanie tej niechęci, obaw i tak dalej, w sytuacji, kiedy de facto Polska jest krajem bez migrantów. Znaczy mamy jakby antymigranckie postawy w kraju pozbawionym migrantów, co jest jakąś sytuacją kuriozalną, no i każe sądzić, że
są to hasła wstawiane w przestrzeni publicznej tylko po to, żeby je jakoś rozegrać, wykorzystać, wywołać jakieś lęki przed problemem de facto jeszcze nieistniejącym. To jest przerażające. Tak, tylko problem polega na tym, i tu właśnie w Polsce bardzo wyraźnie widać potęgę słowa. Bo o ile, tak jak tłumaczy Rafał, w Niemczech można znaleźć przyczyny problemu, prawda? I dlaczego niektórzy reagują podpalaniem, biciem. W Niemczech antyimigrancką retorykę nakręcała prasa bulwarowa przed Brexitem, prawda? Przed referendum w sprawie, przepraszam, w Anglii. Ja pamiętam, jak tuż po decyzji, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, Agata Bielik-Robson opowiadała nam w wywiadzie o tym, że tuż przed referendum, gdzie się jeździli, ona wykłada na Uniwersytecie w Nottingham, i jechali gdzieś w takim małym angielskim miasteczku, i ktoś zobaczył i polskie tablice rejestracyjne i przejechał dłonią po gardle, pokazując, że nie ma tutaj miejsca dla imigrantów. Można zrozumieć, kto tam nakręcał. U nas są tylko słowa, nie ma imigrantów. To są naprawdę, to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, a takie, które mają inny odcień skóry, inaczej wyglądają, to jest kilkanaście tysięcy osób w Polsce. A mimo to dzieci, które mają ciemniejsze twarze, są wyzywane. Ale co się dziwić, jak był młody, to było wszystko. A teraz kto ci do domu starców wysłać, to ta morda. Czy ty nie rozumiesz, że czas leci? Ale to nie ma znaczenia. Jeden pojedynczy przypadek, 10 pojedynczych przypadków daje przyzwolenie do tego, żeby to się działo. I nikt nie reaguje. Sprawy są marzane. A jak ukarać, jak uświadomić kolegów dziecka, które ma ojca z Afryki i matkę Polkę, żeby nie krzyczały do niego: Murzyn, wypieprzaj do Afryki. Co zrobić, żeby to nie szło dalej? Pewien pedagog mi kilka miesięcy temu opowiadał, że dzieci w klasie krzyczały, że nie chcą tutaj ciapaty. To on ich zapytał, a co? On mnie już raz podpuścił na wernisażu. Śpiewaj słowiańską duszę. Śpiewaj słowiańską duszę. A skąd rodzice się dowiedzieli? Oczywiście od policji. No nawet dostałyśmy wino od dozorcy. Przyjdzie 7 tysięcy, a oni szybko się rozłożą. No pan się opiekował domem kultury, to przyniósł białe wino i myśmy z Martą Dobosz. Ona śpiewała trochę, ja trochę. I było bardzo ładnie. Się bardzo szybko wkłacza. Oczywiście, że nie jest tak, Renata. Absolutnie. Bardzo ładnie. Dozorca jako opiekun domu kultury czuł się zobowiązany. Ty piszesz, ale są też przypadki, kiedy dzieciaki się szkoły. Białe wino to jest dom Łowicka, dom kultury Łowicka. To jest niestety taki stan szkoła. I takie rzeczy się tam zdarzają. Jeśli jedynym powodem wyzwisk jest inny kolor skóry, to... A jeżeli jedynym powodem wyzwisk jest, że ktoś jest zezowaty, to... To też źle. To też źle, no właśnie. Tylko żebyśmy nie popadli, to znaczy w drugą skrajność, bo z jednej strony mamy sytuację, w której w kraju bez imigrantów mamy nastroje antyimigranckie. Renato, ty idziesz w takim kierunku, że w kraju, który no de facto nie mamy takich problemów z incydentami na tle rasowym, jak wspomniany tu przez Jana Niemcy, czy jak wspomniany przez pana Czarneckiego Anglia, no to też jakby, jeśli będziemy za bardzo mówić, że to się dzieje, no to też to uwierzymy. No to jest to tak, się dzieje. Znaczy dzieje się, ale oczywiście, ale zauważ, że jest jednak różnica pomiędzy podpaleniami obozów dla migrantów w Niemczech. No właśnie, dokładnie. Tak, znaczy jeśli zaczniemy, ty robisz dokładnie to samo, co robi PiS, mianowicie bagatelizujesz całe zagrożenie, bagatelizujesz potworne straty, które mogą wyrządzić słowa jątrzące obcymi. Przemoc i szkoła wrócą, ale dopiero po informacjach Radia Tok FM, gdzie miejmy nadzieję, będzie pełno przemocy i szkoły. Informacje Tok FM. 8.40, Filip Kekusz, zapraszam. Program darmowych leków dla seniorów wchodzi dziś w życie. Ponad 1000 lekarstw ze specjalnej listy przygotowanej przez resort zdrowia. Osoby po 75 roku życia dostaną bez jakichkolwiek dopłat. Prawo do przepisywania leków będzie miał lekarz pierwszego kontaktu i będą one przepisywane ze względu na określoną chorobę czy stan pacjenta.
Pełniąc obowiązki premiera Hiszpanii, Mariano Rajoy, lider Partii Ludowej, nie uzyskał wotum zaufania parlamentu w Madrycie. Wczorajsze głosowanie było kolejnym etapem rządowego kryzysu, jaki trwa w Hiszpanii od grudnia i doprowadził już do przedterminowych wyborów. Kolejne głosowanie nad kandydaturą Rajoya jutro. Jeśli nie uzyska poparcia, w ciągu 2 miesięcy będzie można zaproponować innego kandydata. A jeśli w tym czasie nikt nie uzyska poparcia, pod koniec października obie izby hiszpańskiego parlamentu zostaną rozwiązane i kraj czekają kolejne przyspieszone wybory. Donald Trump po rozmowie z prezydentem Meksyku zdanie nie zmienia i ponownie zapowiada, że jeśli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, zbuduje na amerykańsko-meksykańskiej granicy mur, który powstrzyma migrację. Trump na wspólnej konferencji z Enrique Peña Nieto stwierdził, że posiadanie suwerennych granic jest prawem każdego kraju. Budowa muru na granicy to jeden z głównych punktów programu wyborczego Trumpa. Kandydat na prezydenta podczas kampanii agresywnie atakował meksykańskich imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych. Pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej w Lisbarku Warmińskim zostanie rozebrany. Decyzję podjęła Rada Miejska, powołując się m.in. na zły stan techniczny monumentu. Burmistrz Lisbarka Jacek Wiśniowski ocenia, że pomnik będzie można rozebrać na wiosnę przyszłego roku. Wcześniej gmina musi przygotować niezbędne dokumenty i zdobyć pozwolenia. Pomnik powstał w 1949 roku. Po 1989 zdemontowano czerwone gwiazdy i inne sowieckie symbole. Usunięcia monumentu domagali się przedstawiciele związków kombatanckich AK oraz środowisk konserwatywnych i narodowych. Pogoda. Czwartek będzie słoneczny, niemal bezchmurne niebo na Mazowszu i wschodzie kraju, ale przejaśnienia we wszystkich regionach. Mocniej zachmurzy się i przelotnie popada jedynie na wybrzeżu. Termometry pokażą od 23 do 27 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Ale... Dobrze, państwo tego nie słyszeli. Broniłem zasadnicze służby wojskowe, obowiązkowe dla każdego młodego Polaka. A jakby się moi uczniowie... A Rafał Woś marzy o tym, aby odbyć przeszkolenie zasadnicze. Nie, także już przesłałam telefon Lipski i powiedziałam, że tak, ale nie o 21. Ja najbardziej marzą o tym ci, którzy od 9 do 9, proszę bardzo. Czyli nie ma ile w domu? 12 godzin. Ty marzysz o tym, bo też uniknęłaś. Nie, ja nie. Służby szatańskie, pierwsze klasy. Kobiety mają inny sposób myślenia na tę sprawę. Natomiast... Wiem coś na ten temat. Znam sporo osób, znam sporo panów, którzy uniknęli zasadniczej służby wojskowej i uwielbiają rozprawiać o wojsku i o tym, jakie to jest fajna sprawa. Nie uwielbiam rozmawiać o wojsku. Często zostałem ministrem obrony narodowej. A, to też możliwe. Bronisławem Komorowskim. Uniknę wojsku, czyli wiceszefem MON-u, a potem nawet szefem MON-u. Ja nie uwielbiam rozprawiać o wojsku. Jestem antymilitarystą, ale uważam, że akurat zasadnicza służba wojskowa miałaby również wiele plusów z punktu widzenia na przykład tężyzny fizycznej narodu, zwłaszcza młodego pokolenia. I walki z wieloma patologiami współczesnego świata, jak otyłością na przykład. A nie, bo robiono kilka lat temu badania żołnierzy i wszyscy są otyli, więc ewidentnie służba w armii nie wpływa na... Ale to zawodowi żołnierze, oficerowie, to jest zupełnie inna kategoria. Tu mówimy, pamiętaj, że kiedy młodzi mężczyźni odbywają zasadniczą służbę wojskową, to jeszcze tak nie tyją, bo mają lepszą przemianę materii w związku z tym, że są młodzi, więc to tak nie działa. No i to bardzo ciekawe, bo zdaje mi się, że akurat wielokrotnie mówiłaś o problemie otyłości. Na tak, przykład... ale nie rozwiązywałabym jej wysyłając obowiązkowo młodych ludzi w kamasze. Na przykład w szkołach. Może porozmawiajmy o szkole, bo dzisiaj... Z powodu drożdżówek. Jestem przeciwna drożdżówkom. Rząd PiSu przywrócił drożdżówki, twierdząc, że reforma zaproponowana w ostatnich dniach urzędowania przez Joannę Kluzik-Rostkowską, przepraszam, skończę, która polegała na drastycznym wyrzuceniu drożdżówek ze szkoły, była niesłuszna, krzywdziła dzieci, w związku z tym PiS przywrócił tak, drożdżówki. Ja jestem przeciwko drożdżówkom, natomiast wydaje mi się, Renato, że w momencie, kiedy zapaliła się lampka skrytykować PiS, natychmiast przeszłaś na pozycje antydrożdżówkowe, mimo że powinnaś argumentować, że dzieci mają znakomitą przemianę materii i w ogóle nie ma problemu z otyłością. Nie. Jest różnica między... Pisowską drożdżówką. Ja teraz bardzo, bardzo poważnie odpowiem. Drożdżówki, które stanowią podstawę diety dzieciaków w szkołach podstawowych i w ogóle w szkołach, to jest grzech najwyższy, jaki można zrobić. Ale wiecie, że można na przykład dzieciom nie dawać pieniędzy do szkoły, tylko kanapki im robić. I wtedy nie ma w ogóle żadnego znaczenia, czy w sklepiku jest sprzedawana drożdżówka, czy nie. Dziecko jej nie kupuje. No tak, to prawda. Możemy przyjąć odpowiedzialność na siebie jako rodzic.
rodziców. No, ale Elizo, jako matka dorosłego dziecka, do którego momentu można doprowadzić utrzymywanie dziecka poza systemem finansowym? Moje dziecko przez całą podstawówkę nie dostawało pieniędzy do szkoły. Przez całą podstawówkę. Problem z drożdżówkami. Nową podstawówkę. Ja wam wyjaśnię problem z drożdżówkami w szkole. Problem z drożdżówkami w szkołach polegał na tym, że było to jedyne dostępne jedzenie w czasie przerw. Bo gdyby to było tak, że są sałatki, kanapki, owoce, suszone owoce, które przecież dostają szkoły, mogą się starać o dofinansowanie ze środków unijnych, byłoby okej. Okay. Gdyby dziecko raz na tydzień zjadło sobie drożdżówkę, byłoby okej. Okay. Ale jeśli ono ma do wyboru wyłącznie drożdżówki oraz batony oraz napoje kolorowe, no jest coś nie tak. Oczywiście Platforma poszła za daleko, ponieważ wykluczyła wszystko i nie dała żadnego wyboru i zaproponowała wyłącznie rzeczy, w których nie ma cukru, soli i niczego i są tylko... No bardzo słusznie. Okej, okay, można próbować zrobić coś bardziej zrównoważonego. Natomiast PiS poszedł pod publiczkę i powiedział, wracamy z drożdżówkami. Bo rodzice tego chcieli, bo były protesty rodziców, którzy nie chcieli zrozumieć intencji wprowadzenia zdrowej żywności do szkół. Renato, nie denerwuj się teraz, kochanie, nie denerwuj się. To nie jest wymierzone przeciwko tobie, tylko po prostu w obronie prawdy muszę powiedzieć, że Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej w czasach Platformy Obywatelskiej, wynegocjowała z ministrem zdrowia powrót drożdżówek. Cytuję jej własne słowa, tak jest, z sierpnia 2015 roku. Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek i będę negocjować również kawę. Nienawiść do PiSu zaślepia mi oczy. Oni są wszyscy źli, Renato, wszyscy. No tak. Jedni są gorsi. Czy to się nagrało? Drożdżówki pisały. Nagrało się, nagrało się. Nie wolno nienawidzić. Nie wolno nienawidzić, nie wolno żartować, rechodukczeć, udawać, dręczyć, kłamać. Proszę Państwa, czym jest kołchoz? Moherowy, nie moherowy. Lubią gadać, siedzieć, pierdzieć na koszt państwa. To jeszcze nie były komunistyczne pieniądze. Już teraz ten Telmetor upadł i na Wiejskiej już ta Jadzia Sasin, ta Basia Wanaszak, te inne, te już przestały gadać cały dzień, bo jak u mnie tam w rodzinie umierały, to ja tam chodziłam do tej Jadzi Banaszak i opowiadałam różne rzeczy, proszę Państwa. I kto to wymyślił, państwo polskie rozwaliło cały ten metork, te wszystkie, co do służby zdrowia należało, jak nie do służby zdrowia centralnej, to do szpitala brudnowskiego. To wszystko, proszę Państwa, było rozwalone. Przebywały wspólnie, to znaczy dzieci. Bo te babki cały dzień gadały, po prostu one nic nie robiły. Tam cały budynek, proszę Państwa, był jako ten metork, jako ta firma. I to było, proszę Państwa, sprzątane. Przecież tam ta Jaśka przychodziła, proszę Państwa. Ogrzewane. Tam wszystko było, proszę Państwa. Tylko dlatego, że przez 7 godzin, 8 godzin siedziały baby i gadały głupoty. No i to jest ciąg dalszy. Jak nie tu, to tu one by chciały, ale to wiecie Państwo, radio prywatne to... szefostwo, nie za bardzo pozwoli, żeby tak oni tu siedzieli, żeby tak oni gadali, ale hi. Jak ja to już słyszę, no to od razu wiem, że to jest ten styl. Kołchozy moherowe, kołchozy ateistyczno-moherowe. Teraz ten ateizm przesila, jak to jest z Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Są to wibracje w Warszawie, ateistyczne. Szczebla edukacji nienawidziłam serdecznie i byłam wielką, ogromną zwolenniczką z likwidacji gimnazjów, ponieważ w tym gimnazjum po prostu widziałam dokładnie to, o czym mówili krytycy. Czyli po pierwsze bezsens stworzenia tego szczebla edukacji, w którym powtarzało się praktycznie rzecz biorąc nieco z rozszerzeniem tego, co się dzieciaki nauczyły w podstawówce. Po drugie wyłączania kolejnego roku edukacyjnego na naukę pisania testów, bo przecież szósta klasa szkoły podstawowej i ostatnia klasa gimnazjum, czyli trzecia klasa gimnazjum, były przeznaczone głównie na naukę rozwiązywania testów, a nie na naukę czegokolwiek innego, co wydawało się absurdalne. No i jest oczywiście ten problem, że
dzieciaki z podstawówki przechodząc do gimnazjum rzeczywiście znajdowały się w zupełnie nowym środowisku, w najgorszym wieku, musiały sobie od początku ustalać jakąś tam hierarchię w grupie i to oczywiście rodziło całą masę konfliktów i problemów z tym związanych. Nauczyciele często gęsto, nie mówię, że wszyscy, ale często gęsto sobie nie radzili z tymi sytuacjami i właściwie byli bezradni, jeżeli dochodziło do jakichś problemów, na przykład wyzywania kogoś, że tam, że jest czarny, albo że jest zezowaty, bo stwierdzę, że w szkole mniej więcej ten problem kwestii zezowatości, nie wiem, kwestii tego, że dzieci są grube albo że nie mają odpowiednich butów, jest znacznie częstszy niż kwestia innego koloru skóry. Przykro mi bardzo, ale niestety jedziemy na tym samym wózku, też jesteś pożytecznym idiotą PiSu. No trudno. Na szczęście jest jeszcze Renata. I nie użyję tego określenia, skoro już sami przyjęliście jego dnia. Chlust. Przypomnę tylko, że postulat likwidacji gimnazjów był podnoszony, to jest bardzo populistyczny postulat i jedynym argumentem, jakiego używano w dyskusji na temat gimnazjów, to był ten, że w gimnazjach gromadzą się dzieci w najtrudniejszym wieku rozwojowym i była gdzieś taka mglista nadzieja, że jak się te dzieci z powrotem do ośmioletniej podstawówki przeniesie, to trudny wiek rozwojowy zniknie. Prawda? I dokładnie to PiS w tej chwili robi. Zakłada, że jak się dzieci wyjmie z tej trzyletniej szkoły, w którym rzeczywiście 15-17-latki mają wszystkie swoje nastoletnie problemy i przeniesie się te dzieci do podstawówki, to nagle problemów nie będzie i się je rozwiąże. I to był jedyny argument używany w dyskusji o gimnazjach. I oto będziemy teraz wygaszać gimnazja, które budowano przez ostatnie, od którego 98 roku? No. 98, czyli lada chwila będziemy mieć 20 lat, w czasie których wiele problemów udało się rozwiązać. Gimnazja w tej chwili i mówi to na przykład profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po latach zmagania się właśnie z problemami programowymi, z podstawą programową, z problemami wychowawczymi, ogromnym wysiłkiem nauczycieli, przede wszystkim nauczycieli, udało się jakoś doprowadzić te gimnazja do takiego stanu, w którym te dzieci nie zabijają się, uczą się, osiągają niezłe wyniki w rankingach PISA, a na dodatek z ostatnich badań dotyczących przemocy w szkole wynika, że o wiele więcej przemocy jest w podstawówkach niż w gimnazjach. I w tym momencie przychodzi PiS i likwiduje gimnazja w ciągu roku. I to rodzi bardzo praktyczne problemy. Bardzo wiele gimnazjów było budowanych jako osobne budynki specjalnie tak, aby odpowiadały wymaganiom nastolatków, nie dzieci. Co się stanie z tymi budynkami? Co się stanie z nauczycielami gimnazjów? Czy problemy wieku rozwojowego przeniesione do podstawówki znikną? Nie znikną. Co się stanie z dotacjami unijnymi, które były przeznaczane na gimnazja? Znaczy, to jest naprawdę gigantyczny problem i realizowanie postulatu rodziców, którzy mówią, a bo te gimnazja takie niedobre nam się nie podobają, tylko po to, żeby spełnić te wyborcze obietnice, to jest po prostu znowu grzech na edukację. Ja będę powtarzała, no, rodzice to jest kluczowa sprawa. No przecież nie można mówić, my wiemy lepiej. Dzieci to jest kluczowa sprawa. No właśnie. Dzieci to jest kluczowa sprawa. Dzieci, że nasze wspólne i że jeśli powierzamy je systemowi edukacyjnemu, to pokładamy jakąś wiarę w to, że cokolwiek robi, to z myślą o dobru tych dzieci. Mamy obowiązek kształcenia w systemie edukacyjnym do 18 roku życia. I jeszcze raz przypomnę, że ostatnie 18 lat, czyli od czasu reformy ministra Handkego, cały czas reformujemy polską szkołę. I jak żeśmy już ją zreformowali, jak ją doprowadziliśmy do takiego mniej więcej punktu, w którym ona w miarę funkcjonuje, podstawy programowe zostały wyrównane, prawda, wszystko te egzaminy jakoś działają, można by to poprawiać, ale nie rujnować. Przepraszam bardzo, ostatnią reformę edukacyjną polegającą na takim ścisłym segregowaniu dzieciaków w liceum i odejmowaniu im części przedmiotów w ostatnich dwóch klasach uważam za najgorszą z możliwych. I uważam, że to absolutnie należy zmienić. No proszę cię. Eliza, poprawiajmy to, a nie likwidujmy. Jakim rozwiązaniem jest likwidacja? Ja się zgodziła, że przede wszystkim wprowadzenie tej reformy w ciągu roku jest moim zdaniem absolutnie awykonalne. I PiS
bardzo się mocno na tym pośliznie, bo to jest ogromna praca logistyczna przede wszystkim. Chociaż trzeba powiedzieć, że dla takich bystrych szkół energicznych i dobrych nauczycieli, to czas chaosu w oświacie jest jedynym czasem, gdzie możemy wreszcie robić to, do czego jesteśmy powołani, czyli ciekawie i dobrze uczyć. Także z tego punktu widzenia trzeba życzyć PiS-owi jak najbardziej energicznych prób zniszczenia wszystkiego. Nie, bo na przykład nauczyciele obawiają się, że ta zapowiadana od przyszłego roku reforma odbierze im wolność układania programów lekcji. Nie, w chaosie nikt tego nie odbiera. Jak się robi wreszcie porządek w systemie edukacyjnym, ale czy to wampiry chaosu w edukacji? Muszę się być do pewnego szczebla, jak najbardziej. Wampiry mówią o wampirach. Wampiry z kuratorium. Wszystko pomieszało. Nie wiedzą za bardzo, wiesz, gdzie się przytkać z rurką, żeby stać. I tak się miotają po tym budynku, tu walną w drzwi, tam w ścianę i jakoś dano się wytrzymać. To się uśmiecham do nich po prostu i jakoś to będzie, prawda? Ale jak już w końcu wiedzą, że trzeba sprawdzić, czy w październiku był zrobiony testament Bolesława Krzywoustego, no to już ta rureczka tam, wiesz. Ale ja myślę, że trzeba zacząć od zmiany nazwy tego studium PISA. O którym mówiłem. Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba zmienić, żeby się ludziom nie myliło, no bo jeszcze... Czy ja mogę wygłosić króciutkie oświadczenie? Chciałabym bardzo przeprosić PiS za to, że przypisałam mu ohydną intencję przywrócenia drożdżówek do szkół. Moja pomyłka, przepraszam, tego grzechu akurat PiS nie popełnił. Wykorzystali słabości, czyli to jest wina Tuska, ale jednak nie w pełni, bo oni też chcą drożdżówek. Bardzo przepraszam, naprawdę zaślepiła mnie niechęć. No to zanim teraz wszyscy, bo jako my dorośli możemy nie tylko palić papierosy, co jest naganne, ale również jeść drożdżówki, tylko co jest jeszcze gorsze. Ja proponuję, żeby kiełki, drożdżówki i kanapka z... i na Węgrzech będziecie miały drożdżówki. Czyli Karolina Opolska, realizator Adam Maciejewski mogą już pomknąć jeść kiełki z drożdżówką, żeby będzie ktoś pysznego. Będą miały drożdżówki. Dziękuję Elizie Olczyk, Renacie, Kim, Rafałowi, Wosiowi za wzajemne oblewanie się kubłami zimnej wody w atmosferze porozumienia i współpracy. My się bardzo miłośnie do siebie nastawieni jesteśmy, od rana się ściskamy. Teraz dam przykład skromności cechującej większość polskich nauczycieli, a wszystko to dzięki prowadzącym audycji. Takie gadanie kołchozowe to jest. Poranek Radia TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.